Dzień dobry Państwu. Dla tych osób, które współpracują czy mają kontakty z Uczelnią Łazarskiego, mam na początku bardzo miłą wiadomość. Mianowicie Komisja Europejska, po to, żeby zdystansować się od listy szanghańskiej, na której rankinguje się uczelnie z całego świata, postanowiła zbudować swój własny ranking i po raz pierwszy go ogłosiła właśnie 2 tygodnie temu. Jak wiadomo, na tych listach szanghajskiej, na liście szanghajskiej, polskie uczelnie były gdzieś zawsze w 400. Oczywiście na początku Harvard, MTI, prawda, Princeton i tak dalej. W pierwszej 20 dwie jakieś angielskie, znaczy dwie angielskie uczelnie, Oxford, Cambridge. No trochę uczelni azjatyckich już się pojawia, prawda, w tej pierwszej setce. Otóż ta lista, ten ranking U-Multirank to się nazywa, zlecony przez Komisję Europejską, objął 1200 uczelni na całym świecie i oceniano te uczelnie w 5 płaszczyznach tematycznych i w 6 podgrupach takich. Także w sumie 30 kryteriów uwzględniano. W tym rankingu oczywiście Harvard jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest ciągle MIT, ale no, miła niespodzianka dla polskich uczelni, bo znalazły się w okolicach już na pograniczu pierwszej i drugiej setki. Na 4. miejscu wśród uczelni polskich znalazł się Uniwersytet Warszawski. Na 3. miejscu, co dla mnie nie jest zaskoczeniem, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, której założycielem i rektorem jest pan profesor Pomianek. Ta szkoła niedawno kupiła też szkołę, Europejską Szkołę, Wyższą Szkołę imienia Tischnera w Krakowie. Na miejscu 2. jest Politechnika Warszawska i na 1. miejscu Uczelnia Łazarskiego. Dla nas to jest szok. My jeszcze nie wyszliśmy z tego szoku. Wiedzieliśmy, że coś w tej naszej, że coś dobrego się w naszej uczelni dzieje, ponieważ ostatnio była Państwa Komisja Akredytacyjna i przyznała Wydziałowi Prawa 8 wyróżnień w 8 kategoriach, we wszystkich kategoriach. No ale że tak zostaniemy bardzo dobrze ocenieni właśnie w tym rankingu, naprawdę jesteśmy zaskoczeni. Co tam brano pod uwagę przede wszystkim? Ano brano pod uwagę umiędzynarodowienie szkoły. Tak? My mamy studia walidowane z Uniwersytetem w Coventry i to rzeczywiście bardzo podniosło poziom nauczania u nas. Także studenci zagraniczni. No, u nas mamy 23% studentów zagranicznych. Oczywiście są to głównie studenci z Azji i przepraszam, z Ukrainy i Białorusi, ale także pojawiają się studenci z Azji, z Turcji, z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych. W zeszłym roku mieliśmy studentów z 31 krajów. Dziękuję bardzo. To, że bierze się pod uwagę, czy studenci znajdują pracę. Tylko 5% naszych absolwentów nie znajduje pracy. No? I tak dalej, i tak dalej. No w każdym bądź razie ja mówię o tym, bo cieszę się bardzo, że po pierwsze szkoła niepubliczna znalazła się w tych 4 szkołach najlepiej ocenianych, 2 szkoły niepubliczne. Ja w tym upatruję pewnego pozytywnego sygnału w ogóle na reformy polskiego szkolnictwa wyższego, które generalnie są i jest bardzo zapóźnione. No ale to już wszystko pro domo suma, musiałem się tym pochwalić. Natomiast co do zasadniczego, co do zasadniczej treści mojego wykładu. Proszę Państwa, wiadomo, że z procesem legislacyjnym jest generalnie źle. Źle jest głównie dlatego, że on na dobrą sprawę nigdy nie został zreformowany w tak zwanej III Rzeczpospolitej. To znaczy, w gruncie rzeczy te procedury, które istniały w czasach PRL-u, one do dzisiaj istnieją. Tylko że w czasach PRL-u posłowie nie byli tacy ambitni, bo się bali, tak? Bo kto inny decydował o kształcie prawa, a nie Sejm. Natomiast sam wiem, jako były parlamentarzysta, no krótko, bo tylko 4 lata na początku transformacji, że w tym czasie posłowie, senatorowie byli bardzo aktywni i z tej aktywności nie chcą do dzisiaj zrezygnować.
Jeśli mniej więcej 50%, znaczy rocznie do Trybunału Konstytucyjnego trafia około 100 spraw. 100 spraw jest rozpoznawanych merytorycznie. Trafia ich oczywiście znacznie więcej, ale około 100 spraw. W jednym roku trochę więcej niż 100, w innym roku, teraz ostatnio trochę mniej, ale to mniej więcej jest taka skala. To jeśli na te 100 spraw rocznie około 50-60% kończy się stwierdzeniem niekonstytucyjności całej ustawy albo jakiegoś jej fragmentu, no to najlepiej świadczy o tym, że ten proces legislacyjny jest po prostu zły. Można sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby nie było Trybunału Konstytucyjnego. Ja niejednokrotnie uczestnicząc w rozprawach właśnie sobie tak myślałem, no a gdyby tak Trybunał Konstytucyjny był już w Polsce przed wojną, na przykład w latach 20, bo pierwszy sąd konstytucyjny w Europie kontynentalnej to są lata 20, to jest Austria. I żadne inne państwo w ślady nie poszło, za wyjątkiem Czechosłowacji, która zresztą nie wdrożyła ustawy o sądzie konstytucyjnym do wybuchu wojny. Ale gdyby to sądownictwo konstytucyjne, były takie projekty, były takie zamiary, były już w latach 20., to być może, ja wiem, że uprawianie historii takiej alternatywnej to jest taka zabawa raczej niepoważna, ale tak sobie nieraz myślałem, może by się inaczej potoczyły też losy Polski. Może nie byłoby tej sejmokracji lat 20., tak? Ktoś mógłby zapanować nad radosną twórczością posłów. No, nie było takiego instrumentu, w związku z tym no, doszło do zamachu, prawda? No, można, na pewno ubolewamy, że w 26 roku zdarzyło się to, co się zdarzyło, a szczególnie to, co się zdarzyło w latach 30. Niemniej jednak no, to pokazuje słabość systemu, w którym nie ma sądu konstytucyjnego, który musi, tak jak ten brakarz w fabryce, na końcu zobaczyć, czy ten produkt, który wychodzi z fabryki, prawda, czy on trzyma te wszystkie potrzebne standardy, czy nie. No musi być ten brakarz na końcu. Trybunał Konstytucyjny pełni taką funkcję. Jak nie ma brakarza na końcu procesu technologicznego, no to oczywiście jest źle. Prawda? Druga uwaga. Twórca tego sądownictwa konstytucyjnego austriackiego, prawnicy znają to nazwisko doskonale, Hans Kelsen, twórca neopozytywizmu prawniczego, kiedyś napisał w swojej działku o sądownictwie konstytucyjnym, że jeśli w państwie nie ma niezależnego organu będącego w stanie uchylić niekonstytucyjną ustawę, tak długo konstytucja jest zbiorem pobożnych życzeń. No jeśli coś jest zbiorem pobożnych życzeń, to na pewno to nie jest akt normatywny. Czyli można powiedzieć, że dopiero wtedy, kiedy pojawia się właśnie sąd konstytucyjny, na końcu tego procesu legislacyjnego, konstytucja zaczyna działać. Notabene sąd konstytucyjny w Polsce został powołany w połowie lat 80., ale zasada ostateczności orzeczeń Trybunału weszła w życie dopiero w 1999 roku. Wcześniej Sejm mógł uchylać orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niekonstytucyjność ustaw, co było absurdem, no ale tak było, prawda? To wynikało właśnie, to była konsekwencja tego przyjęcia, że no, tym organem stojącym ponad wszystkimi organami jest Sejm, no to nikt nie może tutaj zakwestionować jego urobku, no ale my wiemy, że lepiej wyszły te państwa, które konsekwentnie wprowadzały trójpodział władzy, no i z tego były te konsekwencje. I teraz, proszę Państwa, przejdę do zasadniczego wątku mojego rozumowania, mianowicie tego tematu, o który Państwo mnie poprosili. Jeśli to jest jakiś proces technologiczny, tworzenie prawa, no to oczywiście ten proces musi być ujęty w ramach jakiejś procedury. Nie możemy sobie wyobrazić dobrego wyroku karnego, gdyby nie było procedury karnej. Podobnie procedury cywilnej. Jeszcze w latach 60. do lat 60. nie było procedury administracyjnej. Kodeks postępowania administracyjnego pojawia się dopiero w 1960 roku. Czyli w gruncie rzeczy
No, jest też procedura postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, jest specjalna ustawa, tak, żeby było wiadomo, w jaki sposób dochodzi do pojawienia się tego produktu. Natomiast jak popatrzymy na proces legislacyjny, to widzimy, że nie ma procedury legislacyjnej, która by była ujęta w jakiś jeden akt prawny. Owszem, mamy zasady techniki legislacyjnej, ale ten akt ostatnio wydany w 2002 roku ma formę rozporządzenia Rady Ministrów. Prawda? Wcześniej to był taki okólnik nawet był. No i oczywiście on wiąże organy podległe premierowi, ale nie wiąże, przynajmniej w sensie legalnym, innych organów, a w szczególności parlamentu. Prawda? Oczywiście można powiedzieć tak, jak mówi pani profesor Wronkowska, aktualna sędzia Trybunału Konstytucyjnego, że odnajdziemy te wszystkie normy związane z uchwalaniem prawa, tworzeniem prawa, a to w aktach, a to w samej Konstytucji, a to w regulaminie Sejmu i Senatu. No tak, tylko że te przepisy są rozproszone. Bywa też tak, że w poszczególnych ustawach szczegółowych prawa materialnego pojawiają się różnego rodzaju obligacje pod adresem podmiotów tworzących prawo. No, na przykład, że coś trzeba uzgodnić z kimś tam, albo na przykład przyjąć jakiś akt w porozumieniu, albo po uzgodnieniu. Już sama analiza, jak wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, tych określeń w porozumieniu, w uzgodnieniu, po uzgodnieniu jest tak niejasna, tak różnorodna, że właściwie sami prawnicy już nie wiedzą, co to znaczy po uzgodnieniu. Czy to oznacza, że ten tekst musi być przez obie strony tej konsultacji i tego podmiotu uchwalającego prawa ustalony razem, tak, no to byłoby dziwaczne i tak nie jest, ale tak prawdę mówiąc nie wiemy, co to znaczy, prawda? Procedura konstytucyjna uchwalania ustaw przewiduje trzy czytania w Sejmie, prawda, dwa czytania w Senacie. No ale wiemy, że właśnie najgroźniejsze błędy, które pojawiają się w ustawach, pojawiają się zwykle w wyniku wprowadzania poprawek w trzecim czytaniu. Co rusz pojawiają się takie postulaty, żeby zlikwidować taką możliwość tych tak zwanych wrzutek w trzecim czytaniu, które niejednokrotnie zmieniają treść projektu, najczęściej rządowego, prawda? No ale okazuje się z innego przepisu, że konstytucji, że ten gospodarz projektu, czyli rząd, może najpóźniej w drugim czytaniu wycofać projekt, tak? Czyli no, mamy tutaj taką furtkę, która bardzo często powoduje skutek w postaci przyjęcia aktu, który przewiduje inne rozwiązania niż na początku, prawda, w projekcie się znajdowały. No i teraz to trzecie czytanie przychodzi właśnie po tej wrzutce. Sprawa idzie do Senatu. No, ale Senat też ma może trochę za mało czasu na to, żeby się dokładnie przyjrzeć tym ustawom, a czasami bywa tak, jak w przypadku głosowania, no, że ręce idą w górę, ale ktoś na przykład się spóźnił, ktoś zapomniał, ktoś się pomylił, tak? No i na przykład okazało się, że jak uchwalano kodeks wyborczy, to przepis, który mówił o tym, że w każdym przypadku trzeba ustalać przyczyny nieważności głosu, to w Senacie właśnie ten przepis wykreślono i teraz nie wiemy właśnie dlaczego w ostatnich wyborach samorządowych aż 17% głosów było nieważnych, bo nie ma właściwie podstawy do tego, żeby ustalić, komisje obwodowe nie mają prawa ustalenia, jaka była przyczyna nieważności. To tylko w wyborach samorządowych, bo inaczej to wygląda w wyborach prezydenckich, etc., etc. A kodeks wyborczy został uchwalony jednogłośnie. Przede wszystkim to się w ogóle chyba nie zdarzyło. No nie wiem, może były jakieś przypadki, ale może w jakichś mniej istotnych sprawach, że ten kodeks uchwalono jednogłośnie, tak? A okazuje się, te ostatnie wybory samorządowe pokazały, ile tam w tym kodeksie jest kompletnie nietrafionych rozwiązań, propozycji, prawda? No, tak to bywa w przypadku
głosowania, przyjmowania aktu w formie głosowania. No ktoś powie, no a jak można inaczej niż przez głosowanie, prawda? No można wprowadzać jakąś kwalifikowaną większość, prawda? No ale wtedy, kiedy wprowadzamy jakąś kwalifikowaną większość, większą niż zwykłą większość, tak, no to, a już nie mówiąc o tym, że większą niż bezwzględną większość, to wtedy zawsze oddajemy pole także mniejszościom, opozycji. Prawda? No bo jeśli jest na przykład trzeba osiągnąć 2/3, to ci, którzy mają więcej niż 1/3, mogą zaszachować tę większość na poziomie 2/3. Więc to jest też bardzo niebezpieczna operacja. Co można w tej sytuacji zrobić? Aha, jeszcze dotknę sprawy rozporządzeń. Nasza konstytucja wprowadziła katalog źródeł prawa. Wiadomo, że na czele tej hierarchii stoi konstytucja. Później są ustawy, rozporządzenia. Bardzo jest ciekawe miejsce aktów prawa międzynarodowego. One są traktowane tak, jakby to były ustawy, jeśli zostały ratyfikowane. Natomiast jeśli jakaś umowa międzynarodowa została ratyfikowana za zgodą wyrażoną w formie ustawy, to jeśli dochodzi do sprzeczności pomiędzy prawem krajowym a prawem międzynarodowym, no i nie da się tej sprzeczności usunąć, to pierwszeństwo ma w stosowaniu prawo międzynarodowe. Tak? Poniżej mamy rozporządzenia, które mogą tylko być uchwalane w celu wykonania ustawy, ale one nie mogą wprowadzać tam żadnych merytorycznych treści. One mogą w gruncie rzeczy tylko wprowadzać pewne przepisy takie techniczne. Ale nie może być mowy o żadnych prawach i obowiązkach, które mogłyby być w tych rozporządzeniach zawarte. To jest oczywiście słuszna zasada. Ale nie zawsze przestrzegana. Bardzo często w ogóle nie przestrzegana. W Trybunale znajdują się nie tylko ustawy, prawda, są kontrolowane, ale bardzo często rozporządzenia. I te rozporządzenia dopiero ukazują całą masę różnego rodzaju mankamentów. Poza tym, no więc właśnie, mamy różnego rodzaju przepisy o różnej rangi konstytucyjne w postaci regulaminów Sejmu i Senatu. No, to jest bardzo ważny akt, tak, regulamin Sejmu i Senatu, ale to nie jest ustawa. Znacznie łatwiej zmienić regulamin Sejmu niż ustawę, prawda? Nie trzeba przechodzić tych 3 czytań i tak dalej, i tak dalej. I czasami jest tak, że z pewnych powodów szybko zmienia się regulamin Sejmu, żeby przyspieszyć podejmowanie jakiejś tam decyzji, prawda? Czyli, a ustawa zawsze jednak trochę to hamuje. No w związku z tym ja osobiście postuluję od wielu lat już, i nie jestem tutaj ani prekursorem, ani pierwszym, który to zgłasza, że powinniśmy się dorobić przyzwoitej procedury legislacyjnej. Jakkolwiek byśmy to nie nazwali, procedurę uchwalania prawa, no, coś takiego, kodeks, może najlepiej kodeks legislacji, prawda, coś takiego, ale jednak, żeby to miało formę ustawy. Wtedy można byłoby bardzo precyzyjnie opisać cały proces legislacyjny, poczynając od projektów, czy to rządowych, czy prezydenckich, czy składanych przez posłów, czy przez Senat, można byłoby bardzo precyzyjnie określić procedury uchwalania, dyskutowania, a także konsultowania z podmiotami zewnętrznymi właśnie proponowanych rozwiązań. A zatem z środowiskami, które są tym żywotnie zainteresowane, prawda? Organizacje społeczne. Jeśli chcemy poważnie traktować organizacje społeczne, no to musimy stworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby one mogły się wypowiadać. To wypowiadać oczywiście nie wiążąco, ale opiniodawczo w pewnych sprawach, które dotyczą ich przedmiotu zainteresowania. A u nas bywa tak, że nawet organ konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, nawet jak wyraża opinię o projektach aktów prawnych, no to później się okazuje, że zostaje wprowadzona jakaś poprawka, która może nawet jest bardziej nie do przyjęcia dla Krajowej Rady Sądownictwa, ale już jej nikt nie konsultuje z tą Krajową Radą Sądownictwa. Prawda? Więc to są tego rodzaju ślepe uliczki w naszym procesie legislacyjnym, które powinny być usunięte. Ja
tuszę, mam taką nadzieję, że właśnie uchwalenie ustawy o procesie legislacyjnym, takiej procedury legislacyjnej, dopiero by uporządkowało nasz proces legislacyjny. Jak podkreślam, nie jestem pierwszy. Takie projekty pojawiały się już w latach 70., ja je pamiętam. Oczywiście w zupełnie innych warunkach, ale jednak się pojawiały i chwała im za to, że ktoś tam na tym myślał i pracował. Pojawiały się nawet w ostatnich latach, ale niestety teoretycy prawa głównie bardzo nie lubią właśnie idei aktu normatywnego o randze ustawy, który by uporządkował sprawy legislacyjne. Nie wiem, o co chodzi. Ja sam próbuję rozmawiać i pytać. Nie wiem właściwie, o co chodzi. Może o to, że Sejm, posłowie nie chcą wiązać sobie rąk w tym procesie. Mnie osobiście to niepokoi. Oczywiście liczba tych ludzi, którzy uważają, że w Polsce powinno się to rozwiązać właśnie za pomocą ustawy regulującej procedurę legislacyjną, przybywa. Do nich należy między innymi pan profesor Andrzej Zoll, chociaż początkowo też był sceptykiem, ale od kilku lat już też głosi taką właśnie tezę. Popatrzmy, jak to się dzieje poza tym w tej chwili na Zachodzie. Jeśli popatrzymy na akty prawa międzynarodowego, w szczególności właśnie Unii Europejskiej, to widać wyraźnie, że w tych rozporządzeniach bardzo często jest tak, że pierwsza część aktu zawiera różnego rodzaju cele, wskazane są cele, które ten akt ma spełnić. I dopiero gdzieś tam na końcu jest kilka czy kilkanaście przepisów o charakterze normatywnym. Dlaczego? Dlatego, że prawo ma czemuś służyć. Ono nie jest rzeczywistością samą w sobie, tylko ma spełniać pewne cele. Jeśli w akcie normatywnym nie ma wskazanych tych celów, one oczywiście są zawsze w uzasadnieniu projektu, no ale jak już ten projekt zostanie uchwalony, to tego uzasadnienia nie ma, no bo go nie może być, dlatego że on bardzo często jest zupełnie sprzeczne z materią przepisów uchwalonych, prawda? No ale jeśli nie ma wskazanych wyraźnych celów aktu normatywnego, no to mają kłopot i urzędnicy, i sędziowie, którzy mają stosować te ustawy, bo skąd mają wiedzieć, jaki jest cel ustanowienia takiego, a nie innego, w takim, a nie innym kształcie aktu normatywnego. Mogą oczywiście posługiwać się jakąś wykładnią historyczną, prawda? Mogą sięgać do tego uzasadnienia projektu. No ale jak już tu już mówiłem, bardzo często to uzasadnienie pasowało, ale do projektu, a nie do końcowej formy aktu normatywnego. I czyli właściwie ono jest bez wartości w bardzo wielu przypadkach. Natomiast gdyby w akcie normatywnym była jakaś preambuła, to się pojawia, w naszych aktach prawnych się pojawia, ale bardzo, bardzo ostrożnie i nie tyle się wskazuje cele, co się układa takie słowniczki, żeby no przynajmniej rozwiać jakieś wątpliwości w jakichś skrajnych przypadkach. I to powoduje, że sędziowie i urzędnicy, wykładając prawo, tak, interpretując prawo, a zawsze się interpretuje przepisy, żeby można je było zastosować, prawda? Była nawet do niedawna taka w teorii prawa zasada clara non sunt interpretanda, czyli jeśli coś jest jasne, to tego nie interpretujemy, bo to wynika jakby z treści tego przepisu. Ale dzisiaj już nawet teoretycy prawa mówią, omnia sunt interpretanda, wszystko podlega interpretacji, tak? No jest jasne, że wszystko podlega interpretacji. Najpierw musimy odczytać, zrozumieć ten przepis, zastosować go, więc ten proces jest właśnie, jest procesem interpretacji. I ponieważ nie znamy tych celów, tak, urzędnicy nie znają, sędziowie nie znają, to co robią? Głównie skupiają się na wykładni językowo-gramatycznej. Tak? Sucha treść przepisu. To i to naznaczy, aha, jeszcze w słowniczku tu napisano, że tak należy rozumieć. Czasami to tak należy rozumieć, to pojęcie jest zupełnie inne niż w jakiejś innej ustawie, która przewiduje użycie tego pojęcia, tylko w tamtej ustawie ono ma inne znaczenie, prawda? Więc jednym słowem, musimy doprowadzić do tego, żeby
akty normatywne, które pojawiają się w coraz większym tempie. Ta komplikacja jest potworna. Nie ma oczywiście prawnika, który byłby w stanie ogarnąć to wszystko. Nie da się tego wszystkiego nawet przeczytać. Wszystkiego, czego się możemy naprawdę nauczyć na studiach, no to jest język prawny, prawniczy, prawda? I możemy się tylko nauczyć pewnych narzędzi, za pomocą których możemy w tym gąszczu się jakoś, jak w lesie, prawda, przy pomocy kompasu rozeznawać. Ale nikt nie zna oczywiście całego systemu prawa, nie ma takiego czeka już dawno. Więc... Ale co jeszcze, co można zauważyć w tych aktach normatywnych zachodnich i procedurach legislacyjnych, że parlamenty zwykle ograniczają swoją funkcję do przyjęcia lub odrzucenia projektu. Tak? I to jest bardzo logiczne. Oczywiście, jeśli w parlamencie się dostrzeże pewne błędy, czy jakieś rozwiązania, które nie mogłyby zostać przyjęte w procesie legislacyjnym, to się je w dyskusji sygnalizuje gospodarzowi projektu i teraz ten gospodarz projektu może dokonać albo autopoprawki, bo w przeciwnym wypadku będzie ryzykował, że cały akt normatywny zostanie odrzucony, ale przynajmniej będzie miał pewność, że to, co zostanie uchwalone na końcu, nie będzie sprzeczne z jego pierwotnymi ideami, prawda? To na pierwszy rzut oka i właśnie tego posłowie i senatorowie bardzo nie lubią, bo mówią, jak to? To jest oddanie jakby władzy, to jest ograniczenie się. No właśnie, ale to ograniczenie się moim zdaniem właśnie wzmocniłoby pozycję legislacyjną parlamentu. Notabene prawnicy wiedzą, że najlepsze akty normatywne, jakie w historii Polski powstawały, to były akty z lat 30. Była zresztą taka państwowa komisja kodyfikacyjna, powołana jeszcze w latach 20., nawet po zamachu majowym nikt nie rozwiązał i ona grupowała najwybitniejszych prawników tamtego czasu, prawda, Maurycy Allerhand, czy właśnie Fryderyk Zoll, prawda, to były te Jaworski, to były naprawdę największe nazwiska polskiej nauki prawa i oni przygotowywali te akty, tak, a szczególnie po zamachu majowym, kiedy pojawiała się instytucja rozporządzeń prezydenta z mocą ustawy, to oni przygotowywali te akty, a prezydent podpisywał. On już nie wprowadzał poprawek, ale czy to oznacza, że pozycja prezydenta była słabsza? No nie, no byłoby czymś śmiesznym, gdyby prezydent wprowadzał poprawki do tak przygotowanego projektu. On go mógł nie podpisać, prawda, i odrzucić. Czyli moim zdaniem właśnie to, że można w całości odrzucić, prawda, albo zmusić gospodarza projektu do wprowadzenia autopoprawek, ale nie grzebać, prawda, nie grzebać w tym akcie, jest wzmocnieniem pozycji parlamentu. Natomiast kiedy ten nasz system, prawda, pozwala na grzebanie w projektach, na wprowadzanie czasami przypadkowych zmian, tylko dlatego, że właśnie ktoś miał jakieś błędne wyobrażenie na temat danej instytucji, która jest proponowana, no, bez liczenia się z tym, że to zakłóci w ogóle spójny obraz całego aktu normatywnego, jeszcze na dodatek pozostawi go w sprzeczności z innymi aktami normatywnymi, no to ta sytuacja jest moim zdaniem nie do przyjęcia. Im dłużej będziemy ją tolerowali, tym to prawo będzie coraz gorsze. Jeśli dojdzie do tego jeszcze, no powiedzmy sobie, no teraz zbliżamy się do okresu, kiedy parlament musi wybrać sędziów konstytucyjnych. Przecież to nie jest tak, że powołanie instytucji sądu konstytucyjnego załatwia sprawę. Trzeba jeszcze myśleć o tym, kto tam będzie. W Rosji też jest sąd konstytucyjny, na Białorusi też jest sąd konstytucyjny, na Ukrainie też jest sąd konstytucyjny. No to, ale co z tego, że jest? Nie ma tam ludzi, którzy mieliby odpowiednią pozycję, charaktery, którzy nie byliby powiązani zbytnio z systemem, z układem partyjnym, etc., etc., prawda? Przecież to jest bardzo ważne. W Stanach Zjednoczonych, kiedy ma się powołać, prezydent ma powołać kolejnego sędziego Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy pełni funkcję Sądu Konstytucyjnego w Stanach, to dyskusja na ten temat trwa w Kongresie, ale w całym społeczeństwie, w publicystyce na wiele, wiele miesięcy wcześniej, a nawet lat. Bo wiadomo, kiedy kończy się tam, jak się zwolni jakieś miejsce, prawda, no to wtedy prezydent powołuje, ale on oczywiście to będzie robił za zgodą Senatu i tak dalej, ale dyskusja na ten temat trwa bardzo długo. U nas
W ostatniej chwili zgłasza się kandydatów, którzy czasami nawet nie odpowiadają formalnym kryteriom. No, ja jako prezes Trybunału miałem taki przypadek. Pani, która już złożyła nawet ślubowanie, tylko okazało się, że ma zadawnione procesy niewyjaśnione za sobą, prawda? No, na szczęście jakoś przestała, sama złożyła rezygnację, ale była 3 dni formalnie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Zażądała bycia statusu sędziego w stanie spoczynku, przegrała tę sprawę w sądzie, ale teraz wydaje książki o Trybunale, o skardze konstytucyjnej, pisuje były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, tylko my wiemy, że to było 3 dni. No. Dziwię się zresztą wydawnictwom, że tolerują tego rodzaju praktykę. No więc proszę Państwa, takie są moje uwagi na tle procesu legislacyjnego. Nie jest dobrze. Nie wiem, kiedy to naprawimy, jak to naprawimy. Mam nadzieję, że kiedyś to naprawimy. Już na koniec. Ja pisałem z profesorem Kuleszą w 89-90 roku ustawę o samorządzie terytorialnym. Ale to było dla Senatu, prawda? Senat przyjął ten projekt, poszło do Sejmu. Komisja Nadzwyczajna powołana do tego projektu właściwie zaczęła na nowo pisać tę ustawę. My byliśmy przerażeni, dlatego że pewne pojęcia, konstrukcje, które cyzelowaliśmy miesiącami, naraz znikały. Tak? Jak Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, to Komisja Samorządu Terytorialnego Senatu wytknęła 9 poważnych luk i błędów w tej ustawie, które do dzisiaj notabene są naprawiane albo nie są naprawiane. No, no. Bo posłowie, ja byłem zaskoczony, ja myślałem, że oni będą tak dyskutowali, że aha, mamy poprawkę jakoś, to tutaj wprowadzimy tę poprawkę i zaproponujemy tę poprawkę, będziemy ją głosowali. Nie, tam się przygotowuje sprawozdanie, czyli na dobrą sprawę na nowo się pisze ustawę w Sejmie, jakby rozwiązując to, co zostało przygotowane w projekcie. To jest, ja pamiętam, co ja przeżywałem, prawda. W pewnym momencie jeszcze pamiętajmy, że to był Sejm kontraktowy. Nasza wizja samorządu miała przed oczami Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego. Natomiast w Sejmie kontraktowym było bardzo dużo posłów, którzy mieli taką wizję państwa raczej opartego o wschodnie modele silnej władzy, prawda, i takie instytucje deliberatywne, konsultatywne, które myśmy promowali właśnie w tym projekcie, to nie były mile widziane, prawda. Proponowaliśmy na przykład, żeby na czele administracji samorządowej stał dyrektor miasta profesjonalny wybierany w drodze konkursu. Oczywiście ta instytucja została wykreślona i efekt jest tego taki, że burmistrz jest kierownikiem urzędu, czyli łączy w swoim ręku funkcje polityczne i administracyjne. A od momentu, kiedy burmistrz zaczął wybrany być w wyborach bezpośrednich, to w ogóle przestał się przejmować radą i w ogóle został zmieniony jakby paradygmat samorządu, prawda? Przez jeden taki mały ruch, jedną małą zmianę. To rada miała kontrolować burmistrza. No wiemy dzisiaj, że to burmistrz kontroluje radę. Więc, ale właśnie ten przykład uchwalania ustawy o samorządzie terytorialnym i wielu, wielu innych ustaw, a przede wszystkim ta praktyka w Trybunale Konstytucyjnym, w końcu 9-letnia, prawda, gdzie się uczestniczy nie tylko w swoich sprawach, gdzie się jest sprawozdawcą, ale przecież we wszystkich tych, które się toczą w Trybunale, to upoważnia mnie do takiej smutnej tezy i refleksji, że jest bardzo źle z procesem legislacyjnym. Nie uczymy się tego w ogóle jakoś. Nie oduczamy się złych praktyk w ciągu tych 25 lat. No ale oczywiście nie można opuszczać rąk i trzeba zmierzać wyraźnie do tego, żeby ramy procesu legislacyjnego zostały ujęte w akt normatywny, przejrzysty, żeby było wszystko jasno powiedziane, jakie są fazy żeby nie, tego postępowania, w jaki sposób spożytkowujemy dyskusję, jaka jest relacja między wynikami referendum. O, będziemy mieli teraz ciekawy przykład, prawda? Niektórzy konstytucjonaliści mówią, że to, co prezydent zaproponował, w ogóle jest niezgodne z konstytucją, no bo proponuje zmiany konstytucji, a przecież on nie może w tym trybie referendalnym zmierzać do tego. Ja mam inne zdanie w tej sprawie akurat. To jest oczywiście tylko konsultacyjne
konsultacyjne referendum. Ono może być wiążące, jeśli będzie większość bezwzględna, ale to jest mało prawdopodobne. A poza tym żądanie od prezydenta, żeby uruchomił taką procedurę, która już z góry założy pewien efekt, no to jest tak, jakby żądać od Pana Boga, żeby stworzył taki kamień, którego nie jest w stanie podnieść.